Ktoś krzyknął do zwiadowcy, aby dzwonić po milicję. Nie zdążono. Tego człowieka tłum rozszarpał na miejscu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking i dziś będzie opowieść o człowieku, który był mi bardzo bliski. Nazywał się Piotr Barycza. Odszedł, nie żyje. Był to człowiek, który był jednym z pierwszych osadników 3-4 miesiące na Dolnym Śląsku, osadników oczywiście powojennych. To był człowiek, który nigdy nie odmówił świadectwa historii. Piotr, świętej pamięci, pan Piotr Barycza, była to postać, która zawsze, na każdą moją prośbę stawała i dawała świadectwo historii mówionej. I właśnie o jego wspomnieniach będę wam dzisiaj opowiadał. Natomiast partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Telemedico. Telemedico to strona i aplikacja do korzystania z konsultacji z lekarzem, prywatnie lub za darmo na NFZ. Możecie wygodnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet w weekendy i święta, skorzystać z porady lekarskiej i możliwości uzyskania recepty, skierowania czy zwolnienia. Pamiętajcie, żeby zarejestrować się już teraz, bo Telemedico roześle w weekend newsletter z upominkiem. A ja już przenoszę was w czasie do 1945 roku, do września 1945 roku, kiedy tu właśnie do tej gospodarki, do której teraz idę, przyjechała bardzo duża rodzina z Dębicy, rodzina Baryczów, która składała się z 11 dzieci. We wrześniu 1945 roku duża polska rodzina z Dębicy, Barycza, przyjeżdża do Łokietka. Taką kiedyś nazwę powojenną pierwszą nosił Walim. Jest to bardzo duża rodzina, 11 dzieci. Walenty jest wdowcem, ma 4 dzieci z pierwszego małżeństwa, a z drugiego 7. Potrzebowali dużej gospodarki. Dużego, powiedzmy, gospodarstwa, które pomogłoby tak liczną rodzinę wyżywić i utrzymać. Prowadzili ich Rosjanie, tak. Właśnie zamiast Wojska Ludowego prowadziło ich Wojsko Sowieckie. Oni pytali się Walentego, którą z gospodarek, jadąc drogą, chciałby wybrać. Wskazał na to, na dzisiejszej ulicy Samorządowej. Oczywiście na przestrzeni lat i różnego rodzaju zrębów czasowych dzisiaj jest to ruina. Ale wtedy była to piękna, elegancka gospodarka, w której oczywiście wciąż mieszkała niemiecka rodzina. Rosjanie powiedzieli Niemcom: dół zajmujecie wy, jako niemiecka rodzina, cała góra należy do Baryczów. I jak wspominał pan Piotr, Rosjanie przychodzili dosłownie co pół godziny i pytali się ojca jego, czy wszystko jest w porządku. Czy czasami ta niemiecka rodzina nie przeszkadza, nie awanturuje się, ale się nie awanturowała. Oni byli panicznie przestraszeni. Był to starszy człowiek, który miał 2 córki i była jeszcze jego żona. Te córki oczywiście były ukryte, dlatego że bały się panicznie sowieckich żołnierzy. Pan Piotr opowiada, że jedna z nich była ładniejsza, a druga troszeczkę mniej, powiedzmy, miała tej w sobie urody. I mówi: ja byłem dzieckiem. Miałem 7-8 lat, ale doskonale zdawałem sobie sprawę, co Sowieci robią z kobietami. Była wojna, dorośli o tym mówili. 2 razy front przeszedł przez moją wieś, więc ja doskonale wiedziałem. Postanowiłem jedną z nich ukryć niedaleko w szopie i tam przynosić jej jedzenie. Mój ojciec to wyczuł, bo ja się w nocy kręcę, pyta się, gdzie idę, zabieram jedzenie ze stołu, mówię, że do niej. Ojciec mówi: jesteś porządny, porządnie cię wychowałem. Dobrze, trzymaj ją, ale pamiętaj, że Rosjanie będą jej szukali. Dlaczego? Dlatego, że ktoś z Niemców powiedział Rosjanom, że ten człowiek tak naprawdę miał 2 córki, nie jedną, którą oni zobaczyli. I Rosjanie zaczęli nękać w Baryczów w poszukiwaniu tej właśnie niemieckiej dziewczyny. I zaczyna się polowanie na niemiecką dziewczynę. Rosjanie przychodzą i mówią, że mają informację, że znajdowała się tu jeszcze jedna dziewczyna. A tak naprawdę jest tylko jedna Niemka, no i nie za bardzo urodziwa i nie interesowali się nią. Szukali tej ładnej, o której ktoś z Niemców powiedział. Być może chciał sobie zaskarbić względy Rosjan. Być może uważał się za niemieckiego komunistę.
a być może był po prostu zwykłą świnią i zadenuncjował swojego rodaka, aby oni mu zrobili krzywdę. Ciężko powiedzieć. Generalnie musicie wiedzieć, że linia dobra i zła przecina się przez każdą narodowość. Nie ma narodu świętego i nie ma całego narodu porszywego. Po prostu jest taki, i ludzie dobrzy i źli. Przychodzą ci Rosjanie i pokazują na palcach, że były dwie dziewczyny, a jest jedna. Walenty Barycza broni tego Niemca. Mówi, że nie, jak ja tu przyjechałem, była tylko jedna. Rosjanin mówi, nie, nie ma szans. Mam informację, były dwie. Gdzie jest ona? Walenty mówi, że nie było takiej możliwości. Żegna się, przysięga na Boga. Przecież mówi, ja Niemców nienawidzę. Dlaczego miałbym ci, mówi soldacie, nie powiedzieć, że było inaczej? Naprawdę nie było żadnej dziewczyny. A Piotrek, młody właśnie Piotrek, mały chłopak, donosi jej jedzenie, a ona siedzi w szopie. Rosjanie jej nie znaleźli. Po kilku wizytach odpuścili, dali sobie spokój. Dostali jeszcze samogon, poszli swoją drogę, być może szukać gdzie indziej niemieckich kobiet. Życie ludzkie toczyło się nadal po ukończonej II wojnie światowej. I teraz sobie proszę wyobrazić, pan Piotr wspomina mi, a to była rozmowa w 2000, chyba bodajże 8 albo 9 roku. Pan Piotr wspomina, proszę wyobrazić, panie Łukaszu, że w 1979 roku, a więc wtedy, kiedy ja się urodziłem, przyjechała do Walimia ta dziewczyna, oczywiście jako starsza kobieta, i przyszła do gospody, dzisiaj dawna Kolorowa, dziś już tej knajpy nie ma, tej gospody, ale tam dokładnie ta Kolorowa się mieściła, przyszła tam poszukiwać śladów właśnie nas jako tej pierwszej rodziny, a szczególnie zależało jej, aby odnaleźć mnie i mi podziękować. Nasza gospodarka już wtedy tutaj nie istniała, myśmy mieszkali gdzie indziej, wszyscy się z nas porozjeżdżali po Walimiu i po świecie. Nie znalazła mnie. Ale panu Jańcowi, który prowadził gospodę, o tym wszystkim powiedziała. I on później, kiedy się ze mną spotkał, mi to przekazał. Pan Piotr bardzo żałował, że nie miał okazji się z nią spotkać. Ale ona przyjechała podziękować mu za to, że jako 8-letni chłopak schował ją i nie doprowadził, albo aby kilkunastu żołnierzy sowieckich po prostu ją brutalnie zgwałciło, a być może i nawet i zamordowało. I tak dokładnie wygląda ludzkie życie. Tak, jak teraz opowiadam. W tym gospodarstwie mieszka jeszcze siostra świętej pamięci pana Piotra Baryczy, która oczywiście urodziła się już po wojnie. I oczywiście ja pochodzę stąd, więc mnie wszyscy znają. Ja też tych ludzi znam. Zapukam, może jest w domu i może ma fotografię, jak właśnie po wojnie wyglądała ta gospodarka, ten teren. I być może poznamy też na tych fotografiach rodzinę niemiecką, która z nimi mieszkała. Bo zaznaczam, z tego co wspominał pan Piotr, oni naprawdę się bardzo mocno szanowali. Ci ludzie się szanowali dlatego, że jedni stracili swój dom, a drudzy mieli stracić ten swój dom. Wszyscy byli rolnikami, pracowali ciężko w polu. Szanowali ziemię i ciężką pracę. Stąd ten szacunek wspólny był, bo wiedzieli, że na wpływy II wojny światowej i to, co działo się po wojnie, jako ludzie, którzy byli przeciwni wojnie, tak naprawdę no, dużego wpływu nie mieli. Ale zapukamy, może uda się porozmawiać. Raz, dwa, trzy. O, kłaniam się uprzejmie, witam serdecznie. O, widzi pani, jak cieszę się, że pani zostałem. Ja dzwoniłem. Dobrze, że pani jest w domu. Ma pani fotografię tej niemieckiej rodziny, tak? To są ci Niemcy, tak? Tak. To jest właśnie ten, ich wnuczka. Ta. To dziecko to jest ich wnuczka. A, i wnuczka. Tak. To ona może jeszcze żyć. Ciekawe, nie? Czy nie? Myślę, że tak. Wiem, że miała na imię Katarzyna. Katarin, tak. A to był ten starszy Niemiec, jego żona, tak. I oni jeszcze mieli te dwie córki, o których pan Piotr... Tak. O, to zaraz zobaczymy. To są te dwie córki. To myślę, że Tom ratował. A ta była właśnie z tym dzieckiem. Tak. No to proszę. To mamy tutaj dwie kobiety, córki tego Niemca i jedną z nich Piotr ratował tutaj w tej szopie. Przypuszczam tak, bo ta miała dziecko, właśnie tą wnuczkę. No i ona przyjechała odszukiwać go tutaj. Kiedyś też mi to właśnie opowiadał. To ta była właśnie. Dokładnie. A tu jest zdjęcie całej rodziny państwa z 1948 roku. Tu jest Piotruś. Tu jest mały Piotruś, tak. Dokładnie. A jeszcze ta pani, która z siostrą pana Piotra, co mieszka u pani Jadzi, to gdzie jest tutaj ta pani?
to jest ona. A, to jest pani Kałużowa. No tak, mm-hmm. oczywiście, dobrze tak. znałem. Tak. Tak. Pięknie, że takie pamiątki się naprawdę tak. zachowały. To jest niesamowite. Mm-hmm. Teraz zobaczcie, jest opowieść, którą żeście mm-hmm. słyszeli i do tego macie udokumentowanych tych ludzi. Ci ludzie nie byli zjawami. Żyli tutaj naprawdę. I z tego, co pani opowiadała, pan Piotr, to wyście z tymi Niemcami dobry stosunek mieli. Mama, prawda? Mama, tak, bo pani się urodziła po wojnie. Była tak. zachwycona tą pomocą. Oni byli wobec was bardzo życzliwi. Wobec mojej rodziny. Tak, duża pomoc świadczyła ta rodzina. Dużą pomoc mojej rodzinie. Mama pokazywała wszystko w gospodarstwie, była przyjazna. Zaopiekowała się właśnie. A no zawsze było dużo dziećmi, oczywiście. No tak, tak. Przecież byście plonów. Oni plonów tu nie mieli, tak? Oni wszyscy mieli, tak. Mama mówiła, że to była wielka pomoc. Wielka pomoc. Właśnie szlachetność góruje nad tymi rzeczami, które niszczą. Ta wojna niszczą. Doświadczyła bardzo jedną świetnie. I drugą stronę. No to dokładnie tak. Super, bardzo pani dziękuję. I okazuje się, że mamy również jeszcze zdjęcia tej niemieckiej rodziny, jednej z tych kobiet, z tych właśnie dziewcząt, która została tutaj, a druga była ukrywana. To jest właśnie jej siostra ze swoim chłopakiem, oczywiście w mundurze, no Wehrmachtu to był ten czas wojenny. Ten chłopak pochodził z tego bloku obok i oni razem właśnie mieli tą córkę Katarinę, tak. którą na wcześniejszych zdjęciach widzieliście. I te zdjęcia zostały na pamiątkę po prostu po tej niemieckiej rodzinie i dzisiaj są świadectwem tego, że takie życie tutaj przed Polakami się toczyło. I miało prawo się toczyć, dlatego że życie ma się zawsze prawo toczyć. Życie jest bardzo ważną wartością. Chyba najważniejszą w ludzkim świecie. No, także widać piękna para. Dokładnie. Nie wiadomo, czy on zginął na froncie, czy wrócił. Nie wiem, tego nikt nie wie. Myślę, że przetrwał. Ona odwiedziła kiedyś. Aha, no właśnie. Odwiedziła, tak? Była szczęśliwą mężatką. A, to czyli się wszystko udało, że się wrócił, tak. Ona kiedyś odwiedziła. Rosjanie praktycznie przestali przychodzić i sprawdzać, czy Barycza z Niemcami dobrze się prowadzi. Generalnie przestali się interesować w ogóle Polakami, czy interesować się tym, co ich najbardziej korciło, a więc kobietami i grabieżem. Natomiast zaczęli właśnie do Walimia przyjeżdżać pierwsi osadnicy polscy. Rodzina Polańskich, Frączkowskich, która zajęła tą gospodarkę za moimi plecami. Ale za chwileczkę, tutaj niedaleko, po drugiej stronie ulicy, była gospoda niemiecka o nazwie Deutsche Haus, czyli niemiecki dom, którą prowadził niejaki Fritz Hanke, weteran z I wojny światowej. Ta gospoda zaraz po wojnie zmieniła nazwę z Deutsche Haus na kolorową. I tu odbywały się te wszystkie harce i te wszystkie dens macabre, o których opowiadaliśmy wam w wcześniejszym odcinku. Pamiętacie odcinek o plądrowaniu grobowców? Czy pamiętacie odcinek o panu Kazimierzu? To właśnie do tej kolorowej przyniesiono tą zamumifikowaną właśnie te ciało dziewczyny z grobowca i tu z nią tańczono. Po kolorowej dzisiaj nie ma śladu. Dziś jest tu myjnia, a tylko za myjnią kawałek ceglanego muru to właśnie fragment tej kolorowej. Ale tak naprawdę ten budynek pochodził z początku XVIII wieku i w tamtym czasie, w czasie niemieckim, w tym Deutsche Haus, każda szanowana się niemiecka rodzina z Wiste-Waltersdorf robiła tam na przykład imieniny, robiła stypę, robiła urodziny, na przykład komunię świętą, a więc takie rodzinne imprezy to właśnie w Deutsche Haus. I powiem wam, że kiedy byłem studentem i pracowałem na czarno przy różnych budowach, to tam właśnie w tej kolorowej, której dzisiaj już nie ma, w tym budynku XVIII-wiecznym, znalazłem swój pierwszy po niemiecki depozyt. Aby oddać ducha tamtego czasu, właśnie jestem w dawnej poniemieckiej gospodarce. Oczywiście ząb czasu na przestrzeni ponad 70 lat ją mocno naruszył, ale dokładnie takie gospodarki zajmowali ci pierwsi Polacy po ukończeniu II wojny światowej. I Walenty Barycza, który przyjechał z tą dużą swoją ponad 10-osobową
rodziną. Miał zająć gospodarkę poniżej, ale w tej gospodarce był już krochmal. Żyd krochmal. Pamiętacie na pewno tą postać z odcinka o Władysławie Milanowskim, który pod podkładami kolejowymi znalazł zawiniątko, a w nim były właśnie po hebrajsku pisane litery na workach od cementu. To właśnie ten krochmal tutaj mieszkał. I Walenty pomyślał sobie wtedy, skoro przeżył Holokaust, przeżył II wojnę światową, to przecież nie będę mu zabierał tej gospodarki, która była dość ładna i szykowna. Zostawił. Krochmal był bardzo porządnym człowiekiem. Wspominają go wszyscy niezwykle życzliwie. Barycza wspominał go też w ten sposób, że można było z nim iść na układ. On miał piekarnię i młyn. Zanosiło się na przykład worek pszenicy. On tę pszenicę mielił, a potem można było przychodzić do niego i dostawać przez długi okres czasu na przykład już gotowy, upieczony chleb. I do krochmala przyjechał jego przyjaciel, który również przeżył Holokaust i II wojnę światową. I ci we dwóch, krochmal i jego przyjaciel, Żyd, który ocalał z Holokaustu, przyszli do Walentego Baryczy i zapytali się go, czy słyszał, aby tu w Walimie mieszkał niejaki Szczerba. Walenty pomyślał, mówi, tak, mieszka, niedaleko stąd. Czy mógłbyś nas podprowadzić? Chcemy go poobserwować. Zatem krochmal i jego przyjaciel, który odwiedził właśnie go w Walimiu, pytają się Walentego Baryczy, czy zna niejakiego Szczerbę. Walenty odpowiada, że zna. Mieszka dokładnie tutaj w tym budynku. Zatem przyjaciel krochmala pyta poprzez krochmala, czy jest szansa, aby podejść do tego budynku albo gdzieś w okolicy i zacząć go obserwować. Chce się mu przyjrzeć. Idą na stację kolejową do Walimia, skąd Szczerba bardzo często przyjeżdża ze Świdnicy, z Wałbrzycha właśnie kolejką. Przyjaciel krochmala obserwuje. Po jednym dniu stwierdza, że musi zostać jeszcze u krochmala przynajmniej jeden tydzień. Musi się dobrze przyjrzeć, zanim odpowie, czy Szczerba jest tym, którego szuka. Po tygodniu przychodzą do Walentego i krochmal tłumaczy. Szczerba to morderca. Zamordował mojemu przyjacielowi całą rodzinę. To szmalcownik, który udawał, że ukrywa Żydów, kiedy kończyły się pieniądze, albo ich zabijał, albo wydawał Niemcom. Ten przyjaciel jest pewien, to jest ten człowiek, który jest mordercą jego rodziny. Zatem chcą się do niego udać. Walenty odradza. To bydle. Jest tutaj znany z tego, że potrafi nosić broń, ma nienaturalne, dzikie zachowania. Lepiej zgłosić sprawę na milicję. Jadą więc do Wałbrzycha i nie idą na milicję, idą do Urzędu Bezpieczeństwa. Ubowcy przyjeżdżają, pukają do tego mieszkania, oczywiście przygotowani z obstawą, z bronią. Szczerba otwiera, jest pan aresztowany. Szczerba był tak zaskoczony, że nawet nie zdążył sięgnąć po broń, dokładnie jeszcze mył zęby, miał pastę na ustach. Został aresztowany, a UB w jego mieszkaniu ponad tydzień czasu urzędowało, pijąc i bawiąc się świetnie, dlatego że znaleziono schowek z pieniędzmi, przypuszczalnie ze szmalcownictwa, które Szczerba poprzez okres II wojny światowej nagromadził. Około tygodnia pili i bawili się na jego koszt. Krochmal później przyszedł do Baryczów i powiedział, że Szczerba został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. Miał kolegę, który za odpowiednią kwotę wpuścił go na teren więzienia właśnie we Wrocławiu i był naocznym świadkiem, jak Szczerbę powieszano. Szczerba nie był jedynym, który przyjechał na ziemię zachodnie ukryć swoją tożsamość, jak wspominał mi Piotr Barycza. Tutaj w tym budynku po wojnie znajdowało się pierwsze polskie kino. Ludzie przyjeżdżali, migrowali, człowiek przychodzi ze swoją narzeczoną, kupuje bilet. Ten, który kasuje bilet, wzbudza jego ciekawość. Podnieś oczy do niego, podnieś wzrok. On podnosi, wielkie uderzenie. Mam ci mówić, morderco, zeszmaciłeś się w centralnej Polsce, mordowałeś i wydawałeś ludzi. Człowiek, który przyjechał przez przypadek do swojej dziewczyny i kupił bilet w kinie, rozpoznał oprawcę.
dziada, który zeszmacił się współpracując z okupantem. I przez taki czysty przypadek sprawiedliwość dosięgnęła tego skurczybyka. Ślady przeszłości są widoczne. Nawet te, które nie sięgają II wojny światowej. To właśnie koło służyło kiedyś do wiązania konia. I oczywiście jest to relik jeszcze z końcówki XIX wieku. Takich szmatławców, którzy sponiewierali swój charakter, którzy donosili gestapo, byli konfidentami właśnie dla okupanta, wydawali Żydów szmalcownikami, również się właśnie szmalcownictwem parali, było bardzo dużo. I kiedy skończył się hitlerowski parasol, ci ludzie chcieli żyć i uciekali na ziemię zachodnie, gdzie nikt nikogo nie znał, gdzie można było zmienić tożsamość i starać się wtopić w nową powojenną rzeczywistość. I taki przypadek miał tutaj miejsce. W 1946 roku latem przyjeżdża pociąg na stację kolejową w Jugowicach. Jeden z takich ludzi, który właśnie był człowiekiem, który przeniewierzył się całkowicie w czasie wojny, wydawał ludzi, których potem gestapo rozstrzeliwało, mordowało. Ukrył się tutaj i zatrudnił jako konduktor na kolei. Przyjeżdżając właśnie tym pociągiem, przy kasowaniu biletów został natychmiast rozpoznany przez tych, którzy pamiętali, jak się zeszmacił, co zrobił. Wyciągnęli go tutaj na peronie, tu w tym miejscu. Ktoś krzyknął do zwiadowcy, aby dzwonić po milicję. Nie zdążono. Tego człowieka tłum rozszarpał na miejscu. Połamał ręce, nogi, wykrzywił całą twarz. Był zbity potwornie. Kiedy przyjechała milicja, zobaczyła rozczłonkowane tak naprawdę zwłoki leżące właśnie na tym peronie. Zapytała się, kto to zrobił. Jedna ze starszych pań stała z kijem, powiedziała, to ja zrobiłam. Oczywiście milicjanci byli idiotami, wiedzieli, że to nie ona. Wszyscy kryli tych, którzy to zrobili. Na samo hasło po wojnie. To hitlerowski szmaciarz. To ten, który mordował ludzi. Tłum działał plastycznie. Wstawał i rozszarpywał na miejscu. Oczywiście, że dochodziło też do pomyłek. Przecież ludzie są zawistni. Ale w tym wypadku to nie była zawiść. Trafili w punkt. Był to morderca. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie o łapce w górę. Pamiętajcie również o dzwoneczku, bo to przypomni Wam o różnych nowych odcinkach, które będą się pokazywały. I oczywiście, jeżeli jesteście na tyle szczerzy i łaskawi, prosimy o wsparcie pod każdym właśnie naszym filmem. Jest przycisk Wesprzyj. Dotykacie, wspieracie, otrzymujecie różnego rodzaju bonusy, na przykład dostęp do audiobooka, ale też do nowej formy, jaką wkrótce będzie reportaż History Hiking. Do zobaczenia w kolejnych wędrówkach z historią. W razie potrzeby pamiętajcie o Telemedico, które umożliwia Wam skorzystanie w każdej chwili, nie wychodząc z domu, z porady lekarskiej i możliwości uzyskania recepty, skierowania czy zwolnienia. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów Michała Bodakiewicza, Radosława Burczyka, Witolda Chojeckiego, Adama Guska, Karola K., Bartosza Karola, Kancelarię Adwokacką Magdalena Kolenda, Marcina Łukomskiego, Małgorzatę Sobczak, Wojciecha Srokę, Rafała Subotkę, Piotra Szczaubę, Mariusza Tokaja, Michała Trybala i Jarosława Zębeka. Naszymi mecenasami są także Marzena Bodzionny, Wojtek Byrski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Michał Dura, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kana, Radosław Karwiński, Anna Kudła, Maciej Lemański, Norbert Mądrzak, Mieszko Maślanka, Michał Miłoń, Jarko Motocyklem, Mieszko Musiał, Piotr Pomieczyński, Damian Ślęp, Mariusz Słyszewski, Krzysztof Taborski, Michał Wojton, Piotr Woźniak. Serdecznie Wam za to bardzo mocno, jeszcze raz bardzo mocno dziękujemy.